Samuel, ten ostatni mecz z AZS-em AWF Warszawa trochę jak cały sezon. Momenty długiej prostej, na finiszu lekkie wyboje. No, myślę, że trochę tak. Zgadza się. Na pewno nie był to dla nas sezon łatwy. Przystępowaliśmy do niego w roli faworyta, więc cały on był, tak jak powiedziałeś, dosyć wyboisty. Mieliśmy perturbacje zdrowotne do tego, także trzeba powiedzieć, że no, ten mecz myślę, że to podsumował. Natomiast nie zamarzy on na pewno fantastycznego obrazu całego sezonu. Kiedy w 30 którejś tam minucie przed rzutem karnym dla rywalek opuszczałaś plac gry, udawałaś się na ławkę rezerwowych, pierwsza myśl, mam to już z głowy? Nie, bardzo chciałam grać, akurat dobrze mi się grało. No i zawsze się chce grać jak najwięcej, ale jak Ala wchodziła, wiedziałam, że dowieziemy to do końca, ale tak samo jest dobrą i pewną bramkarką i cieszę się, że mogłyśmy obie zagrać. Fajnie, że dziewczyny obroniły tytuł mistrzyń Polski. To było niezwykle trudne, bo po raz pierwszy była nowa formuła rozgrywek, taki układ rozgrywek ligowych trwających przez cały sezon i przez cały sezon nasze dziewczyny były pod taką mocną presją rywalek. Trzeba było wygrywać każdy mecz, a przede wszystkim nie przegrywać, żeby dzisiaj świętować tutaj w Cygańskim Lesie. Aniu, kiedy był większy stres? Przed meczem z Zdrowym Rybnik czy dziś przed konfrontacją z AZS-em AWF? Ja myślę, że bardziej widoczny stres był z Rybnikiem, natomiast taki bardziej w głowach, myślę, że dzisiaj, ale myślę, że to do tej drugiej bramki i trochę z nas zeszło. Jak oceniłabyś ten cały sezon 2023-2024 w waszym wykonaniu? Myślę, że no nie bezbłędny, bo zdobyłyśmy mistrzostwo, czyli ten cel, który miałyśmy postawiony, osiągnęłyśmy go i myślę, że jesteśmy najlepsi w tej lidze. W trakcie komentarza do spotkania z AZS-em AWF Warszawa padło takie stwierdzenie, nie z moich ust, jak swogoda do ani uraz. Miło mi to słyszeć, natomiast no udaje się, no to wykorzystuję te sytuacje, które mam. Uraz? Uraz! I piłka w siatce! Bielsku Białej sezon ligowy już dobiegł końca, zatem mamy sposobność do tego, aby pewne rzeczy podsumować. Na przykład format rozgrywek sprawdził się? W maju robimy spotkanie z klubami Ekstraligi. Zapytamy klubów, bo w mojej opinii się sprawdził, chociaż nie ukrywam, że było troszeczkę stresu przed sezonem. Jak wiemy, to jest pierwszy sezon reformy rozgrywek futsalu kobiecego. W mojej opinii dobrze to wygląda, rozmawiając z klubami, z trenerami, z prezesami, są zadowoleni. Bo cały sezon się pracuje na to, żeby wygrać, a w finałach bywało różnie. Czasem ktoś, na przykład też miałam taką sytuację, że na ten mecz finałowy byłam chora, no i odpadasz i możesz przegrać mistrzostwo. I tak samo było chyba 2 lata temu, przegrałyśmy jeden mecz i przegrałyśmy złoto w całym sezonie. Musimy w paru kwestiach wzmocnić te kluby. Myślę, że następny sezon będzie jeszcze lepszy, fajniejszy. Tak, można tylko gdybać. Gdybyś tylko bez perypetii zdrowotnych udało się dotrwać do końca sezonu, pewnie ta pieczęć mistrzowska zostałaby przybita już nieco wcześniej. Myślę, że tak, ale daliśmy tutaj jeszcze naszym kibicom trochę nerwów. Myślę, że na przestrzeni całego sezonu byliśmy drużyną, która grała najlepiej, zdobyliśmy najwięcej bramek, najmniej ich straciliśmy. No jeśli ktoś oczekiwał innego rozwiązania, no to muszę stwierdzić, że nie jest mi przykro. Potwierdziliśmy to, na co cała Polska liczyła i zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Kogo, czego najbardziej zadowolony jest trener Samuel Jania po zakończeniu sezonu ligowego? Z zespołu, który mam, to na pewno, ponieważ mam zespół, w którym każda zawodniczka może zadecydować o losach meczów. Nie będę ukrywał, że być może, nie wiem, nie będzie mi dane stać tu w tej roli kolejny raz, więc pozwolę sobie na taką wycieczkę w stosunku do całego futsalu w Polsce. No myślę, że inne kluby mają większy problem, jeśli jedna zawodniczka dozna kontuzji lub zakończy kiedyś karierę. My mamy zespół, w którym każdy na każdy może polegać i to każda zawodniczka w perspektywie całego sezonu pokazała, że to zadecydowało o tym, że jesteśmy teraz w tym miejscu. Domyślam się, że nie będzie to łatwe pytanie i odpowiedź na to pytanie. Łatwiej było wejść na szczyt, czy na nim się utrzymać? Nie wiem, no wejść to było moje największe marzenie. Ale cały ten sezon był mega ciężki, szczególnie te ostatnie mecze, kiedy zbliżaliśmy się do końca i każdy to czuł, a to było coraz trudniejsze. Ja osobiście mam nadzieję, że nie po raz ostatni złote konfetti poleciało
w tej hali przy startowej 13? No miejmy nadzieję, że nasi mężczyźni też pójdą w ślady dziewcząt. Będzie to niezwykle trudne. Byłoby to wspaniałe, gdybyśmy mogli tu świętować jeszcze raz Mistrzostwo Polski w piłce halowej mężczyzn. Ale dzisiaj się koncentrujemy na tym, co zrobiły dziewczyny, a zrobiły naprawdę no, wspaniałą rzecz. To już na koniec. Rekordzistki celują w dublet? Oczywiście, trzeba mierzyć wysoko i mieć ambicje do tego, żeby osiągać rzeczy wielkie. Ja, gdyby nie wszystkie porażki, które w życiu osiągnąłem, nie byłbym w tym miejscu i nie stałbym tu teraz z wami. Dlatego porażka jest wpisana w nasz zawód, ale to pcha nas do zwycięstw i my to zwycięstwo w środę będziemy chcieli w Rybniku odnieść. Tymczasem gratulujemy obrony tytułu mistrzowskiego. Bardzo dziękuję w imieniu swojej drużyny.